jak i w serach każdej innej, możemy dać przykłady, mamy do czynienia z tak wielkim zniewoleniem, ideologią transatlantyzmu, z jakim ja, badacz cywilizacji, się nie spotkałam. Dochodzi do kwadratury koła, mianowicie katolicy pochwalają próbę unicestwienia Rosji, a propos tego właśnie rusofila. Popierają to, co obecnie doktryna transatlantycka głosi, mianowicie świat bez Rosji. Proszę Państwa, to jest czysto nazistowska doktryna. To jest doktryna, która mówi, świat będzie lepszy bez Rosji. I nie mówi się o tym, że Rosja będzie na kolanach. Mówi się, nie będzie Rosji. Oni mają doskonale znajomość tego, mają świadomość Rosjanie tego, do jakiej walki przystąpiła katolicka Polska właśnie z Rosją, która powróciła do chrześcijaństwa. I mamy tutaj coś niezwykłego. W Rosji mamy rozwój chrześcijaństwa, prawne umocnienie chrześcijaństwa, zakaz propagandy LGBT, Boga do konstytucji, definicję w konstytucji małżeństwa, że to jest wyłącznie związek kobiety i mężczyzny i my z tym chcemy walczyć. My nie chcemy dopuścić do tego, aby tak silne państwo, jakim jest Rosja, która daje wsparcie chrześcijaństwu, było częścią Zachodu. My chcemy od tego odrodzonego chrześcijaństwa w Polsce odciąć się. Chcemy odciąć umierającą, zdegenerowaną Europę, gdzie mamy do czynienia z iloma płciami, 48 podobno. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ogłoszono, że co najmniej 4, proszę Państwa. Więc o czym my mówimy? Mamy mentalność całkowicie nową. Nową i niestety Polak zniewolony, ten, który się cieszył, że jego dzieci do Ameryki jadą, na Saksy, do Wielkiej Brytanii, ten, który cieszył się, że do Niemiec zwłaszcza do Niemiec, jakie to jest charakterystyczne. Proszę Państwa, to jest walka nie tylko o pozyskane dobra materialne, pozycję materialną, to jest nowa mentalność. Przychodzi kominiarz do mnie i mamy tam, ja w moim bloku, jakąś, prawda, wodę ciepłą z MPC-u brać. Robi badania tego, prawda, ciągu i ja mówię, pytam się, czy pan przynosi jeszcze szczęście, żeby wejść w jakiś kontakt z takim właśnie człowiekiem. On mówi tak. Ja mówię, to niech mi pan życzy szczęścia mojej rodzinie i pokoju. A on mówi, pokoju? Ruskich trzeba dobić. To mówi człowiek, który jest przeciętnym obywatelem. Do tego stopnia zdegradowani zostaliśmy, że żywimy od profesorów wszystkich uczelni oświadczenia, że nie chcą żadnych kontaktów z Rosją, po właśnie kominiarza. Jesteśmy tak nasyceni nienawiścią do Rosji, że trudno w ogóle o czymkolwiek rozmawiać. Jeżeli ktoś głosi prawdę, to uznany jest za rusofila. Jest uznany za rusofila. Doktryna, proszę Państwa, taka, że my nie możemy istnieć jako Polska bez transatlantyzmu i bez NATO, zwyciężyła w przeciętnym umyśle przeciętnego polskiego patrioty. Teraz próby, proszę Państwa, no, mamy obce wojska. Najbardziej katolicka ponoć premier, pani Szydło, sprowadziła jako kobieta pierwsze właśnie wojska amerykańskie do żagania, gdy była jeszcze premierem. A w Redzikowie, prawda, wiemy, co się budowało i to właśnie za władzy bardzo katolickiej pani premier, która jeszcze właśnie się cieszyła z tego, że będzie właśnie ta tarcza antyrakietowa, a wiemy, do czego to doprowadziło, to właśnie wzmacnianie wschodniej flanki NATO. I my tego nie wyplenimy za jedno pokolenie. Zmiana mentalności to jest kwestia co najmniej 25 lat. A więc Ameryka nadal najsilniejszy hegemon, bardzo dobra, wojska amerykańskie bardzo dobrze, bo nas chronią, etc. Ja z tym nie jestem w stanie walczyć, badam te przypadki i po prostu zachodzę w głowę. Jak się to dzieje, że katolicki naród żywi taką nienawiść do innego chrześcijańskiego narodu, że potrafi się pogodzić z obcą polityką, byleby Rosji dokopać, byleby właśnie dokopać Rosji. Właśnie to dla pana w odpowiedzi na tego rusofila. Dla rusofilów nie ma miejsca, bo nikt nie chce
sztucznej miłości do Rosji. Ale nie wolno wypowiadać się w jakikolwiek sposób na temat Rosji. My nie możemy mówić na temat Rosji. Ja się 48 lat zajmuję Rosją i nie wolno nam się wypowiadać. Gdybym ja powiedziała coś oficjalnie na wykładzie jakimkolwiek, to jestem absolutnie persona non grata w danym środowisku. Nie wolno mówić prawdy i niestety muszę powiedzieć, że Kościół w Polsce nie odegrał swojej roli. Odegrał swoją rolę, ale w PRL-u. Natomiast teraz to, co się stało, że nie słyszymy wezwania do pokoju, że nie słyszymy z ambon wezwania do autentycznego pokoju, a nie tylko do przekazywania sobie znaku pokoju w kościołach, to jest straszne. I to jest taki mrok, powiedziałabym, w kościele katolickim. Ubolewam nad tym, nie ma żadnej inicjatywy pokojowej z Polski, żadnej. Piszę o tym w ostatnim artykule, który Janek tu łaskawie zawsze będzie, myślę, publikował. Jeszcze kolejne. To jest dla mnie wielki ból, jako dla katolika, wielki wstyd, że nie wychodzi żadna inicjatywa. Chiny, inicjatywa pokojowa, a gdzie katolicka Polska? I wszyscy ci, którzy mówią o tym, że wyjdzie iskra z Polski, gdzie oni teraz są? Oni mówią wojna i coraz więcej broni, coraz więcej wojny. Eskalacja wojny przez katolicki naród, to dla mnie to jest upokarzające. Ja się nie czułam tak upokorzona w PRL-u jak teraz, jako katolik. Nie czułam się upokorzona, bo katolicy krzyczą, wrzeszczą, więcej broni, chlubią się, że hub militarny, cieszą się, że nowe marki, że jakieś rakiety, etc. To jest zmiana mentalności i to się dzieje za przyzwoleniem. Pani profesor, dziękujemy bardzo serdecznie.